Po zobaczeniu tego filmu już wiem, co Christian Bale zrobił ze swoim hajsem, który zarobił na Batmanie. No żeby tak się kurwa spaść, no, wstydziłbyś się, Christian Bale. Kajowista. American Hustle. Kolejny film Davida O'Russella, który zaszczycił nas takimi zajebistymi filmami jak chociażby Poradniki pozytywnego myślenia, który jest naprawdę fajną i śmieszną komedią. W jego najnowszym filmie jest tak samo jak w poprzednich, czyli nie ma tutaj normalnych ludzi. Każdy z bohaterów zasługuje na swoje dwa słowa. Na przykład Christian Bale. To, co ten koleś robi ze swoim ciałem do kolejnych ról, jeżeli ktoś pamięta Mechanika, gdzie był potwornie chudy, później pamięta Batmana, gdzie był potwornie napakowany, a teraz go zobaczy z wielkim brzuchem, no to po prostu z jednej strony szacunek dla tego faceta, że potrafi się tak poświęcić dla roli, z drugiej strony współczuję mu jego lekarzowi, bo pewnie w środku już facet jest kompletnie rozwalony. Więc nasz główny bohater, właśnie grany przez Christiana Bale'a, jest takim cwaniaczkiem, kolesiem, który ma jakieś legalne interesy, ale większość swojego hajsu zarabia przez różne przekręty, jakieś fałszywe pożyczki itd., itd. Osobą, która pomaga mu w jego przekrętach jest tutaj Amy Adams. Powiem wam, że przez pierwszą połowę filmu w ogóle nie patrzyłem jej się na twarz. Może pomimo tego wszystkiego, tej całej wizualnej jej strony, to jest to chyba jedna z jej fajniejszych ról, przynajmniej jakie ja pamiętam. Naprawdę daje z siebie bardzo dużo w tym filmie. Bradley Cooper zrobił na mnie właśnie duże wrażenie już w Poradnikach pozytywnego myślenia. Nie myślałem, że facet, który jest ogólnie raczej takim lelusiem w filmach, który gra takim czarującym kolesiem, ma naprawdę sporo talentu aktorskiego i tutaj to też udowadnia jego postać agenta FBI, który właśnie, nie chciałbym wam zdradzać fabuły, bo film opiera się na różnych zwrotach akcji, ale gra on agenta FBI, który łapie naszą dwójkę głównych bohaterów i chce z nimi wejść w pewien układ, żeby złapać jakichś większych, że tak powiem, gangsterów i tyle wam wystarczy, zwroty akcji następują cały czas. Natomiast najfajniejszą postacią, najfajniejszą rolą według mnie w tym filmie jest postać grana przez Jennifer Lawrence. Jeżeli widzicie, oglądacie moje filmy, to wiecie, że ja jestem fanem Jennifer Lawrence, więc może nie jestem obiektywny, ale chociażby nominacja do Oscara za najlepszą rolę drugoplanową świadczy o tym, że jednak coś w tej roli jest. Gra żonę Christiana Bale'a, która jest kompletnie w innym świecie, z innej planety. I jest bardzo taką zabawną rolą, dlatego naprawdę super. Co ciekawe, jeżeli zauważyliście, to każdy z tych aktorów ostatnimi czasy gra w jakiś, albo będzie grać w jakichś komiksowych adaptacjach. Więc jeżeli ktoś chce połączenia Marvel i DC, to proszę bardzo, to macie teraz tutaj. Film ogląda się bardzo dobrze, bywa śmieszny, choć bywa czasem niepokojący, bo niektóre sceny mają być niby zabawne i są tak troszkę zmontowane, natomiast no, dzieją się tam rzeczy nie do końca śmieszne moim zdaniem, ale myślę, że to był celowy zabieg reżysera, żeby troszkę przeskakiwać z tych różnych humorów od zabawnych scen po bardziej dramatyczne. Tak, bo ten film właśnie, on ciągle coś się dzieje, ciągle są jakieś przekręty, wałki, ciągle co chwilę coś się zmienia. Ktoś z kim tutaj jest, tutaj się zaraz tego nie ma, tutaj chcą się zabić, a zaraz się kochają. Dialogi między postaciami są, pomimo tego, że bywają czasem absurdalne, wypadają zadziwiająco naturalnie i ogląda się z wielką przyjemnością, słucha się tego z wielką przyjemnością. A propos słuchania, sama muzyka w filmie też jest taka bardzo funky, jazzy, pasująca do tych lat, do tego klimatu filmów, w których my się właśnie dzieje. Także dla American Hustle może być tylko jedna ocena, bo American Hustle to pyszny film. Ogląda się to świetnie, zagrane jest świetnie, ja się kompletnie nie dziwię, że ten film zgarnął tyle nominacji do Oscara. Także dzięki wielkie, żegna się z wami Ormando, jeżeli widzieliście American Hustle, to napiszcie mi, co o tym filmie sądzicie. A ja jeszcze raz dziękuję, do zobaczenia,
Cześć.